W tej budce właśnie znajdują się trzmiele. Też są właśnie wymierające gatunki właśnie przez wszystkie pestycydy, które rolnicy po prostu robią w tych po prostu. O, i tutaj mamy tu se trzmielik żyje tam w środku. Jego teraz nie widzimy, bo on jest w kokonie. No, a tutaj po prostu mają kawałek od pszczół, po prostu cukru, żeby się dożywiły. Bo trzeba je to znaczy nie trzeba, ale po prostu tak zrobiłem, że chciał się żebym je dożywił. A w naturze trzmiele czym się żywią na zimę? W naturze? Tak jak pszczoła funkcjonuje. Po prostu zbiera miód i zostawia go na zimę, nie? Bo praktycznie to pszczoły dzikie też tylko zbierają miód. Dlatego właśnie mamy miód, nie? Zbieramy miód przez to, że pszczoły jakby się zaopatrują na zimę i zbierają go i potem go jedzą, spożywają właśnie w zimę. No i trzmiele tak samo, ale dlatego właśnie w zamian robimy to z pszczołami, że dajemy im cukier na zimę i zabieramy miód. To znaczy nie zabieramy do końca miodu, bo praktycznie to się nie da nigdy wybrać do końca miodu, bo tam pszczoły cały czas znoszą i tylko w pewnej części dostają cukier, nie? No i one go jedzą, bo cukier i miód mają praktycznie takie same odżywcze dla pszczół, nie? Wszystkie składniki. No. A jaki jest plus trzymania takiej budki? Z trzmielami? Jest taki plus, ponieważ zapylają właśnie tutaj w ogrodzie, które widać, maliny zapylają, bo bardzo lubią zapylać maliny. Lubią też zapylać dynie, które też od czasu do czasu trzymamy. Bo no po prostu tak dla siebie, bo one właśnie, bo pszczoła ma taki jakby krótki języczek, którym zapyla i wybiera nektar, a trzmiel ma bardzo długi języczek. No, a też jest taki plus, ponieważ trzmiel wylatuje w plus, to znaczy gdy ma plus 8 stopni, wylatuje po prostu z tej budki, a pszczoła dopiero się budzi w ulu, gdy ma plus 8 stopni i wylatuje, gdy ma tak plus 12, więc te rośliny, które zaczynają wcześniej kwitnąć i zaczynają mieć te kwiaty, to trzmiel po prostu je zapyla wcześniej. No i tyle.